Bardzo, bardzo serdecznie Was witamy tutaj w naszym studiu telewizji NTV, ale jednocześnie jest to siedziba Komitetu Wyborczego Wyborców Parlament Nowa Cywilizacja. I to rozmowie wspólnie razem, jakże ważnej, bo jesteśmy w takiej gorączce zbierania podpisów, pełnomocnik, tak, jest bardzo ważna funkcja naszego Komitetu Wyborczego e-Parlament Nowa Cywilizacja, czyli Katarzyna Kropidłowska. Witam serdecznie. Już od kilku dni tak naprawdę na posterunku tutaj jesteś, bo tutaj mamy najwięcej kandydatów w Polsce, tak? Jako komitet wykonawczy. No ja jestem tutaj od środy. Cały czas intensywnie staramy się zbierać podpisy. No, ale też formalności będę załatwiać, prawda? Tak, no i formalności tutaj urzędowe, no ponieważ komitet, znaczy kodeks wyborczy, no, nakłada na nas pewne zobowiązania do zakładania konta, REGON-u, NIP-u. A ponieważ siedziba KWW jest tutaj, żeśmy użyczyli jako najemca, użyczamy, to będzie jeszcze tam finalizowane na poziomie formalnym. No i jesteśmy w sumie, taki podtytuł daliśmy, bo to za nami widać nawet może pewne zmęczenie, bo naprawdę dużo się pracuje. I pracuje się w takiej ciekawej konfrontacji. Z jednej strony mieliśmy świat internetu i zawsze go mamy. Social media, my tu internet, mnóstwo komentatorów, ludzi, którzy mówią o polityce, mówią, co jest dobre, co jest złe, jak w wyborach się zachować, a potem przechodzi do najważniejszego w wyborach, do tego, żeby w nich realnie zaistnieć. I moje pytanie, bo trochę przeglądałaś, też chcę wiedzieć, ale to tak, czy w ogóle powstał jakiś komitet wyborczy wyborców, a więc bezpartyjny, taki obywatelski, znaczy, niezależny, który propaguje demokrację bezpośrednią w ten sposób? Jest kilka komitetów wyborczych wyborców. Czyli bezpartyjnych, tak. Bezpartyjnych, tak. Natomiast co do niektórych, ja sprawiam się wejść i sprawdzić, jakie mają programy, jakie mają poglądy, programy. Natomiast co do niektórych jest ciężko, ponieważ tego w ogóle nie opublikowali nigdzie. Możliwe gdzieś na Facebooku, ale ciężko to znaleźć. Część z tych komitetów wyborczych, wyborców, czyli właśnie bezpartyjnych, owszem są bezpartyjni, ale nie są za demokracją bezpośrednią. Przynajmniej żaden z tych, których do tej pory sprawdziłam, takiego postulatu i takiej... A jeżeli nawet jest, to nie jest tak napisane, jakby wypisane na czole. Tutaj ten paradoks zauważyłem w internecie, jeśli chodzi o zwolenników demokracji bezpośredniej, bo niektórzy mają wątpliwości, czy tutaj my jako e-parlament jesteśmy zwolennikami demokracji bezpośredniej. To jest taki rodzaj jakiegoś szoku, bo sam e-parlament jest jedyną w tej chwili grupą społeczną w Polsce, która kieruje się zadami demokracji bezpośredniej, więc jak można mieć jakieś wątpliwości? No, takie wątpliwości, no to co najmniej są szokujące dla mnie, bo jeśli ktokolwiek jest zorientowany tutaj w naszym alternatywnym środowisku antysystemowym, no to przede wszystkim e-parlament, jego główną zasadą, główną podstawą e-parlamentu jest demokracja bezpośrednia, więc... To jakby jest poza... Po to e-parlament powstał, cały czas to propagujemy, cały czas to stosujemy w każdej dziedzinie, w praktyce. I mamy też w programie wyborczym, może tutaj... Między innymi z tego względu mieliśmy takie troszeczkę opóźnienie w tworzeniu, zbieraniu podpisów na tworzenie komitetu, poparcia na stworzenie komitetu, ponieważ no, u nas wszystko musi być najpierw przegłosowane przez nas wszystkich. I były normalne prawybory. Krótkie, ale były. Wcześniej było pytanie referendalne, czy ludzie w ogóle są za tym, żebyśmy startowali w tych wyborach. Tak? W jakiej formule? Znaczy, może nie, bo statut jakby zobowiązywał nas do tego jako e-parlament, ale jednocześnie nie określał sposobu tego zaangażowania i specjalnie odbyło się też referendum w naszym e-parlamencie, które definiowało właśnie, stawiało pytanie, czy zgadzacie się na to, że my jako e-parlament w tym roku weźmiemy udział tylko w wyborach do Senatu. Tak. Że nie będziemy tej energii przekierowywać dalej. To wynikało z oceny, teraz widać bardzo trzeźwej oceny, że żeby szarpać się na udział w wyborach do Sejmu, to trzeba być dużo bardziej rozbudowany, potężniejszy, bo to jest giga wyzwanie. Przy Senacie widzimy, jakie są schody. No na chwilę obecną widzimy, jakie mamy problemy i jakie to jest karkoronne. No, ale udało nam się osiągnąć praktycznie 500 podpisów przy tym pierwszym podejściu. Nie wszystkim się na pewno. Niektórzy z tego, co nawet widzimy, że niektórzy deklarowali, że będą kandydatami do Senatu z tych osób, które deklarują się oficjalnie, są zwolennikami demokracji bezpośredniej, okazało się, że nawet no nie widzę, nie założyli komitetu wyborczego i nie zebrali podpisów. I to jest taki dla mnie bardzo istotne, bo to jest między ulicą a internetem. W internecie można powiedzieć wszystko. My też to robimy. Natomiast potem przychodzi czas, sprawdzam. A to sprawdzam, niestety odbywa się u nas na ulicy.
na zdolność do tego, by podejść do ludzi, by zadzwonić do przyjaciół, by powiedzieć, słuchajcie, zakładamy komitet, musimy mieć minimum 1000 podpisów. I w całej Polsce ta akcja trwała aż do końca. Powiedz parę zdań tej akcji. Też widać bardzo, jaka jest przepaść pomiędzy właśnie deklaracjami, chęciami, a realizacją. To jest jedna rzecz. Jak niektórzy mało realnie, mało są bardzo sadzeni w rzeczywistości, tak jak ona jest. Bardziej w wyobrażeniach, marzeniach. Myślenie życzeniowe. Myślenie życzeniowe, dokładnie. Myślę, że nie wiem, nie będę się popytać za innych. Ja w pewnym stopniu też się tak zderzyłam trochę, bo powiem szczerze, myślałam, że to znacznie lepiej będzie wyglądało. Wiedziałam, że wielkie wyzwanie jest przed nami, natomiast nie sądziłam, że to będzie aż tak trudne. Tutaj nie chodzi już nawet o to, że czy ludzie chcą podpisywać tutaj na demokrację bezpośrednią, bo to jest też swoją drogą, czy na jakiś nie mało im znany ruch. Natomiast okazuje się, że ludzie w ogóle nie chcą nawet słuchać szczegółów, oni mają dość polityki. 70% proszonych... A też stałaś ileś godzin na ulicy, ja też stałem i tutaj we Wrocławiu, no bo tu jesteśmy teraz, prawda, i widzimy, jak ludzie reagują. Oni nie muszą wiedzieć, kto my jesteśmy, oni nie chcą wiedzieć, kto tak, my jesteśmy. 70% w ogóle nawet nie chce słuchać nic. Od razu odpowiada, nie jestem zainteresowana polityką. Nie interesuje mnie polityka. To jest tak duża część społeczeństwa, że to takie trochę można odnieść wrażenie, jakby ci ludzie byli zahipnotyzowani albo zaprogramowani. Że aż niemożliwe, żeby tak duża ilość ludzi nie była świadoma tego, że no, ta polityka wpływa realnie na ich życie. Więc co z tego, że oni się nie czują polityką, tylko własnym życiem, skoro ta polityka ma realne odniesienie do ich życia. Więc to jest takie, no, przyznam, zaskakujące bardzo. Znaczy dla mnie z kolei, ponieważ od początku mojego, to się mówi, orędowania na rzecz udziału w kampanii wyborczej, a to wiele miesięcy temu, właśnie nawet od lata, to cały czas podkreślałem, przynajmniej jeśli chodzi o ten rok, że to jest kampania, w której mamy szansę zapromować nasze sprawy. Ja tutaj oczywiście demokracja bezpośrednia, no ja tutaj w swojej osobistej ulotce, jak wielu z was wie, podjąłem temat ujawnienia prawdy o UFO oraz sprawy medysaturalnej i w ogóle nowej cywilizacji, ale przykładowo ta ulotka jest, gdzie jest ta demokracja bezpośrednia, mocno wyłuszczona na żółtym takiej strzałce, po to, by na drugiej stronie tej ulotki, zresztą to nie tylko ja, bo na drugiej stronie ulotki nasi kandydaci, teraz powiesz, podpisali specjalną deklarację lojalnościową. Tak. I ta deklaracja jest bardzo ważna. To jest takie, według mnie, do bólu pokazanie, że my jesteśmy za demokracją bezpośrednią, ale to jest w praktyce. To nie jest teoretyzowanie, to jest po prostu pokazanie, w jaki sposób przyszły senator będzie związany z elektoratem, który w zasadzie spowodował, że on w ogóle został tym senatorem. No tak, no jednym z podstawowych tutaj deklaracji lojalnościowych jest deklaracja naszych kandydatów, że będą głosować tak, jak będzie głosował parlament. I mają obowiązek informowania o każdej ustawie i to w taki sposób, żeby było przystępne i zrozumiałe dla wszystkich. I żeby był czas na to, by ją przegłosować. I żeby był czas w referendum. Parlament mógł przegłosować w referendum. To jest konstrukcja, której słuchajcie tak na spokojnie, bo trwają czas, intensywne prace, by zebrać podpisy pod teraz z kandydatami. To jest bardzo trudne, ale stworzyliśmy absolutny precedens, jeśli chodzi o pewną konstrukcję polityczną. Jak ktoś chociaż trochę się orientuje w historii polityki, to po prostu, gdyby miał dobrą intencję, to powinien to zauważyć, że oto na rynku politycznym pojawiła się taka oferta polityczna, gdzie grupa ludzi, która zarejestrowała komitet wyborczy, i to jest formalna robota, która jest bardzo trudna i tylko nielicznym, mówię, niezależnym komitetom udało się to zrobić, bo większość tych komitetów wyborczych, które teraz są ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą, to one są partyjne. Tam nawet bezpartyjni samorządowcy po prostu mogli sobie, założyli partię, żeby móc zarejestrować swój komitet bez zbierania tego 1000. No czy antypartia, która jest założyła sobie partię, żeby zebrać 1000, myśmy tego nie zrobili. Twierdzą, że są bezpartyjne i pozapartyjne, a występują jako partia, więc...
Czyli są jakby powołani, ich komitety są powołane dzięki temu, że założyli partię polityczną. Często się o tym mówi, to są techniczne rzeczy. My sobie zdajemy sprawę, stając teraz wobec tego, myśmy dostali 8 dni, żeby zebrać i to w jednym w sumie rejonie miasta, nie w całym mieście Wrocławiu, tak samo jak i w innych miejscach w Polsce jest też dość podobnie, zebrać 2000 podpisów. To plus zawsze jeszcze trzeba dokładkę, bo nie wszystkie są dobre. I to jest w zasadzie takie prawie nie do wykonania praktycznie. No szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę podejście społeczeństwa, ale też naszej społeczności, to tak, bo wygląda to w ten sposób. Ludzie słuchając spoza naszej społeczności, słuchając demokracji bezpośredniej, no ja powiem szczerze, byłam przygotowana na to, że ludzie będą chcieli, wykorzystają tą szansę, że mogą wreszcie mieć możliwość albo prawdopodobieństwo, czy jakąkolwiek szansę na to, że będą sami sobie zdecydować. Natomiast tu się okazuje, że ludzie niechętnie do tego podchodzą. Ludzie są bardzo rozleniwieni przez system. Ludzie weszli w taką obojętność i marazm. Oni już przestają wierzyć, że cokolwiek, dokładnie. Mój kolega powiedział, że to jest imigracja wewnętrzna. Z drugiej strony mamy w naszej społeczności, które popiera demokrację bezpośrednią, no ale takie dyskredytowanie, obniżanie, no generalnie bardzo nie w porządku i nieładne działania. Jest to szokujące. Zamiast zaangażowania we wspólny projekt i wspólne idee. Bo jakby nie patrzeć, no nawet jeśli tutaj mamy jakieś tam swoje grupki, to idea jest wspólna i cel jest wspólny, więc należałoby tutaj zaangażować wszelkie środki, wszelkie możliwości, żeby ten cel osiągnąć. Niestety tutaj widzimy coś wręcz przeciwnego. Coś przeciwnego. To jest szokujące. Ja tutaj chcę powiedzieć, że nasz program wyborczy, mówię tutaj o naszym komitecie wykonawczym, a też ja w parlamencie, on jest opublikowany na stronie. Ja teraz chciałem poprosić, żeby reżyser pokazał tezy, to tak zwane to się nazywa tezy do programu. Chodzi o pewien rodzaj platformy dyskusji, ale tam są sformułowania. I w rozdziale czwartym, a miałem przyjemność ten projekt pisać, Kasiu, potwierdzisz, i w zasadzie on niewiele potem ulegał pewnym modyfikacjom w dyskusjach KKW, tak. Ale niedużym. Tak, dokładnie. Wszystko praktycznie jakby w sensie pierwotnym, ja nie wymyśliłem, to ja zebrałem jakby to, co uważam, myślimy jako środowisko, w ten tekst, który nazywa się właśnie tezy programowe, i zostało to zaakceptowane, potem poszło jeszcze jako całość pod referendum, bo to wszystko było przecież potwierdzane, to nie są rzeczy, które myśmy tylko sami sobie jakby uchwalili, tak? I tutaj, jeżeli weźmiecie, jeśli chodzi o tezy programowe, rozdział, to są, tam jest specjalnie przywołany czwarty rozdział naszych celów e-parlamentu, który oficjalnie do kampanii wyborczej no, dokleiliśmy jeszcze raz, tak? I w punkcie 7 jest wyraźnie napisanie spośród 8 punktów działania na rzecz wprowadzenia e-demokracji bezpośredniej w naszym państwie. Początkiem tych zmian powinno być wprowadzenie praw WIR. Weto, przecinek, inicjatywa ustawodawcza, referendum wiążące, bezprogowe i niskoprogowe. To jest zapisane w naszym programie. I to jest oczywiste, że tego nie da się zrobić bez zmiany konstytucji. Więc już tak się jakby domaganie od każdego z kandydatów, żeby tam wymienił ten numer artykułu konstytucji, żeby tak, a nie inaczej. No chyba każdy normalny człowiek wie, że takie rzeczy, po prostu, których się domagamy, one bez zmian w konstytucji w ogóle nie mają w ogóle najmniejszych szans. To po prostu no, to jest skierowane też do ludzi, którzy chociaż mają elementarne wiedzę o życiu, bo przecież wiadomo, o co chodzi, więc zwracamy uwagę na to, że my mamy to napisane po prostu w tym programie, tak samo jeszcze na samym końcu też są jeszcze sformułowania, które jednoznacznie po prostu zobowiązują nas, prawda, do tego, by pracować na rzecz, choćby jeśli chodzi o, też teraz mówię o programie, o tych tezach programowych, tutaj jest w tym rozdziale projekt Nowej Polski, Polski Antydawos, bo tam była specjalna narada, która stała się nas też jakby jej wartość merytoryczna stała się częścią też tego naszego programu wyborczego. I to też mamy w rozdziale drugim napisane, prawda, ustrój społeczno-polityczny w sposób wyraźny. Radykalna przebudowa polskiego systemu politycznego w kierunku demokracji bezpośredniej. Wprowadzenie nowej konstytucji. Słuchajcie, nie tylko jakaś tam mała poprawka, wprowadzenie nowej konstytucji, w której zagwarantowane będą podmiotowe prawa obywatelskie, prawda? No i tam oczywiście dokonanie zmian w ordynacji wyborczej w kierunku upowszechnienia e-głosowań i realizacji prawa wyborczego. To są rzeczy zupełnie fundamentalne i to jest obiecadło.
I jeżeli ktoś próbuje znaleźć w tym, co my robimy, jako jedyny komitet wyborczy wyborców, który w sposób tak oczywisty, radykalny, poprzez sam fakt, że w nazwie ma e-parlament, prawda, w programie ma tą demokrację wybitą, na ulotce choćby też u mnie pokazałem ten żółty taki kierunkowskaz, gdzie jest ta właśnie napisana ordynacja, bezpośrednia demokracja i zaraz po to, żeby z tyłu zobaczyć tą deklarację lojalnościową. To jeszcze raz wrócę, bo wiesz, Kasiu, bo to jakby jeszcze politolodzy może w przyszłości to docenią, czy historycy, że coś takiego w ogóle ktoś kiedyś zaczął robić. Czyli no nie ma takiej konstrukcji, że oto obywatele, wykorzystując nowoczesną technologię, która się pojawiła na świecie i w Polsce, umówili się w ten sposób, że tworzą własny komitet wyborczy, utworzyli go, tak? Oczywiście, że teraz zbierają podpisy na tych kandydatów swoich, tak? Jeżeli ktokolwiek z nich, w tym również i ja, zebrałbym te podpisy, byłbym senatorem, napisałem tu odręcznie to oświadczenie, gdzie wyraźnie po prostu mówię i jest napisane, podpisane tutaj własnoręcznie i to jest dokumentacji i komitetu i pełnomocnika, że ja będę głosował tak, jak będzie głosować społeczność parlamentu. To jest po prostu coś niebywałego. Ktoś powie, no tak, ale tak, nawet gdyby tutaj jedna czy dwie osoby, gdybyśmy coś takiego zrobili, to pokazalibyśmy, że można. Oczywiście, czy zbierzemy podpisy, czy też nie, jest to bardzo trudne. Może się okazać, że nie zbierzemy, prawda? Ale i tak będziemy dumni z tego, co udało się zrobić i zaproponować. Gdyby nasze środowisko, uważam, było bardziej aktywne i się bardziej włączało w to, co proponujemy, to myślę, że mielibyśmy większe szanse na to, żeby do tego senatu wejść. Tak, to zostają te projekty polityczne zarysowane, pokazane, że są. Są absolutne ewenementy. To jest według mnie przyszłość w ogóle nowoczesnego systemu politycznego, jeżeli takowy kiedykolwiek powstanie w Polsce i będzie oparto w ogóle demokrację. Oczywiście bezpośrednio. No i właśnie tutaj jest to, że wiele osób nam deklaruje wsparcie, pomoc z całej Polski. Teraz nam, żeby tutaj zebrać podpisy pod kandydatami, musi być z okręgu wyborczego, z którego dany kandydat startuje. Natomiast kochani, nawet jeśli jesteście z innych okręgów, jesteście z całej Polski, wiele ludzi ma znajomych we Wrocławiu, czy znajomi znajomych. Choćby z tego w ten sposób można byłoby nas wesprzeć. Po prostu wystarczy telefon do jednej, drugiej osoby. Słuchaj, mam do ciebie prośbę, podjedź tu i tu i po prostu złóż podpis. Bo powiem wam tak, no to jest jedyna taka możliwość pokazania całej Polsce, że demokrację bezpośrednią da się wprowadzić, na czym ona polega, bo ludzie tak naprawdę, jak im próbujesz nawet tłumaczyć, w bardzo przystępny sposób, to do nich to nie dociera, ale trudno się dziwić, bo w naszym środowisku wiele osób, które mówi o demokracji bezpośredniej, jeżeli ją popiera, wciąż jej tak naprawdę jeszcze do końca nie rozumie. To my się jeszcze wciąż uczymy. No my też się uczymy, też popełniamy błędy, ale robimy to. Ale robimy to. Ja właśnie, no skończ, proszę. I często też bywają takie argumenty, ale przecież to jest niemożliwe, bo to byłyby olbrzymie pieniądze, gdyby tak całe społeczeństwo pytać. No bo jak wszyscy wiemy, organizowanie referendów w tradycyjny sposób, tak jak wyborów, to są olbrzymie pieniądze. Natomiast my mamy tą możliwość, żeby zrobić z każdego miejsca, bez jakichkolwiek kosztów. Znaczy niskokosztowo. Niskokosztowo, zawsze no koszty. Aplikacja, ale tak to jest za trzeba to jeszcze obsłużyć i tak dalej. To są... I z całkowitą pewnością, że nie są sfałszowane, w przeciwieństwie do normalnie organizowanych wyborów, tak? Gdzie można kartkę? Bo my tutaj mamy protokół i każdy jest w stanie sobie sprawdzić, i nie tylko siebie sprawdzić, ale też zapytać kolegę, znajomą, tam nie wiem... Czy żonę. Sprawdziła się na protokole? I tak, sprawdziłaś się, albo powiedz mi, jak możesz, to powiedz mi, jak głosowałaś i sprawdzić, czy to się zgadza. Także to jest no, nie do przecenienia i my jesteśmy troszkę w takiej roli prekursorów, pionierów. No, tutaj jakby ja tak specjalnie narzekam, bo ja znam, ja trochę na sobie przećwiczyłem rolę pioniera w różnych innych rzeczach. Z natury jest się nierozumiany, nielubiany, a wszyscy wokół, którzy tam są tak zwani no, przyjacielsko nastawieni, to też czasami mają wątpliwości, że ktoś się wyrywa przed szeregiem. W Polsce, jak wiesz, każdy, kto wyjdzie z jakimś pomysłem sensownym, dobrym, to pierwsze, co trzeba zrobić, to go opluć. I utrudnić. Ale na szczęście nie wszyscy tak robią, bo świat internetu pokazuje duże wsparcie, nawet teraz, kiedy jest obostrzenia w postaci, nam poobcinali te wszystkie zasięgi.
ale naprawdę, słuchajcie, to jest przepaść między tym, co tu można zrobić, a tym, co trzeba zrobić na ulicy. I tutaj się weryfikujemy, dlatego ciągle powtarzam, zwracajcie uwagę nie tylko na tych, którzy mówią, my też dużo mówimy, ja tej w telewizorze dużo mówię, to prawda, ale robię wszystko, żeby też robić w praktyce i pokazywać, że oprócz gadania i cenzurowania innych, staram się to naprawdę nie robić personalnie, praktycznie prawie nigdy z wyjątkami, bo cenię pracę każdej grupy, każdej osoby, która robi coś, nawet ci, którzy nie popierają demokracji bezpośredniej, pamiętasz, zostali przez e-parlament, którego obecnie jestem przewodniczącym i na harmonikę są zaproszeni, żebyśmy mogli trochę poprzekonywać ich, że to ma sens, o co nam chodzi. Czyli szacunek do tych ludzi, którzy w ogóle uprawiają politykę pozasystemową. My wiemy, ile to kosztuje, oprócz klepania w internecie, gdzie jest najprzyjemniej to i najprościej robić, jak już wyjdziesz do ludzi i posłuchasz na ulicy, co ktoś ci tam odpyszczy czy odpowie, tak? To jest zupełnie inny świat, to jest duży świat dyskomfortu i to się sprawdza, tu się człowiek sprawdza. Ale też należy to podkreślić i jeszcze raz, ja wiem, że tu Janusz dziękował, ale ja teraz mam jeszcze raz, chciałam podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali, wysyłali te podpisy poparcia dla założenia komitetu. Serdecznie Wam dziękujemy. Natomiast jeszcze taki apel do Was. Żeby to wszystko nie poszło na marne, to bardzo prosimy teraz o zaangażowanie. Zbierajcie podpisy, jeśli ktoś jest z Wrocławia, z okolic Wrocławia. Jeśli nie, to poszukajcie. Nawet to nie musi być bezpośrednia znajomość. Na pewno na Facebooku macie wśród znajomych takich, którzy są z Wrocławia. Dzwońcie, piszcie, namawiajcie, żeby po prostu przyjeżdżać tutaj do nas i składać te podpisy. Biuro cały czas czynne przecież jest. Biuro jest cały czas czynne. Mamy gotowe tutaj naszego kolegi, mamy Darka Leguta, mamy przygotowany kwestionariusz, prawda, Małgosi Łabęckiej, która też kandyduje, tylko z innego okręgu, to akurat Małgosi jest, prawda, no i oczywiście mój, bo tutaj też jest siedziba mojej telewizji, też jest przygotowany, są ulotki, informacje, są ludzie i robimy to, co do nas należy, a od Was zależy no, najwięcej, bo my sami to wiadomo. Kochani, następny raz taka szansa, o ile coś się niespodziewanego nie wydarzy, czego nikt z nas się nie spodziewa, będzie za 4 lata. Wykorzystajmy ją do końca. Wszyscy z Was naprawdę tutaj zaangażowali się to. My też bardzo byliśmy zaangażowani, bardzo dużo pracy. Postarajmy się, żeby był efekt tego, żeby to nie poszło na marne. I nie zapominajcie jeszcze raz, ta praca wykonana wspólnie razem, żeśmy zarejestrowali. Jakby nie było tutaj pod też, no jakby olbrzymiej też pracy odpowiedzialności Kasi, która jest pełnomocnikiem, zarejestrowaliśmy chyba jako jedyni w Polsce niezależny, bezpartyjny komitet wyborczy wyborców, który w sposób jawny, otwarty, jednoznaczny i również potwierdzający w praktyce, że jest za demokracją bezpośrednią, który przeprowadził u siebie prawybory, który po prostu napisał te lojalki w takim stylu, daleko, głęboko pro-demokracja bezpośrednia, który ma napisane, że są niezbędne w programie zmiany w Konstytucji, prawda? Wiadomo, w sensie referendum, weto, ten tak zwany wir, to mamy wszystko napisane i jeżeli tu się ktoś zdarzy, kto będzie to kwestionował, to naprawdę to jest to po prostu jakiś kosmos do tyłu. Którzy nie tylko promują demokrację bezpośrednią, ale ją w praktyce stosują w każdej dziedzinie i nawet tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, jeśli jakiś kandydat wejdzie od nas do Sejmu, jest zobligowany do tego, żeby dalej jest zobligowany do tego, żeby tą demokrację bezpośrednio stosować. W praktyce głosując tak, jak głosuje parlament. Dziękujemy Ci Wam bardzo, dziękujemy tutaj Kasi, że też przyjechała z Krakowa, jest z nami te kilka dni do wtorku, do późnych godzin. Tutaj zbieramy jeszcze podpisy, mamy kandydatów akurat w tym miejscu. My razem mamy w sumie 5, bo chyba 6 się wycofał w całej Polsce. To przypomnijmy, bo Komitet Wyborczy reprezentuje nie tylko tą trójkę wrocławską, czyli z 6 Darek Legut, 7, Małgosia Łabęcka, tutaj z 8, Janusz Zagórski, ale mamy jeszcze 2. Jeszcze mamy Arkadiusz Malan. Tak, to jest Konina. Tak. I Bogusław Klimkiewicz,
To jest Elbląg. Oni tam też pracują, działają, mamy nadzieję, zbierają te podpisy, zobaczymy, jak im się uda. Także jeszcze raz bądźcie z nami, co jakiś czas tu będą live'y, różne materiały, przynajmniej w NTV, jesteśmy razem. Demokracja bezpośrednia, prawda, ujawnienie wszystkich ukrywanych faktów, wielka przebudowa systemu, właściwie wielkie zmiany cywilizacyjne, bo nie da się zrobić jakiejś prostej zmiany. Słuchajcie, jeżeli udałoby się zbudować konsensus wobec zmiany jakiegoś jednego ważnego paragrafu w Konstytucji, to znaczy, udałoby się zbudować konsensus wobec wszystkich najważniejszych zmian cywilizacyjnych. Trzeba zrozumieć ten taki, to nie jest tak, że słuchajcie, zmieńmy tylko jeden paragraf Konstytucji, to się dogadamy, reszta nas nie obchodzi. Każdy idzie w swoją stronę. Tak nie pracuje. To tak nie pracuje. Jak ktoś zna tą historię polityczną, to widzi, że to ten mały, a potężny element zmiany wiąże się z konsensusem i z jednoczeniem ludzi tak różnych obszarów, ale to jest zmiana cywilizacyjna. Musimy zrozumieć, że ta fala gdzieś jest ukryta. Może jeszcze zauważyłaś na ulicach, ludzie jeszcze jakby nie są obudzeni, ale gdzieś głęboko to tkwi. Ja pamiętam czasy, kiedy nagle znikąd, w cudzysłowie znikąd, pojawiła się Solidarność w 80 roku. To jestem z tego rocznika, który był wtedy studentem, więc to dobrze pamięta. I to po prostu był szok, bo było trochę jakiejś opozycyjności. Tu był SKS tam na studiach, tutaj były KOR, KPN, ROBCIO, jakieś małe grupki, tak, tępione przez SBC-je. Cóż to jest? To były dziesiątki, setki osób w skali kraju, które się opierały przeciwko ówczesnemu systemowi. Nagle pstryk, myk, jakiś rodzaj przemiany, transformacji. No fakt, że papież został wybrany, to też mocno wpłynęło, prawda? Rok wcześniej wizyta 89 słynna Karla Wojtyły w Polsce. No i pyk i kurka wodna, potem jest 10 ludzi w nowym ruchu społecznym. Także cuda się dzieją. Nie wiem, kiedy te cuda się tutaj. Tak, cuda są normalne, tak. Tylko trzeba tutaj. Ale one biorą się znikąd. To działanie. Właśnie, tak, bo tak. Cuda nie biorą się znikąd. One zawsze wynikają z drobnych, codziennych działań. My dajemy działanie, a tak. Cuda przyjdą z góry. O, to najlepsze puenta na dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękuję wam. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.